Siemaneczko, widzę, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, Lenka za niedługo ze mną będzie, właśnie po nią idę, bo jest teraz z Emilką. No i dzisiaj robimy sobie taki babski, typowo babski dzień, bo idziemy sobie na plac zabaw, jedziemy autobusem w ogóle i taki plac zabaw, który jest daleko od nas. Potem idziemy, bo otworzyli nową fontannę u nas w Gliwicach, ale to dopiero jak się ściemni. Mam nadzieję, że będziemy tak długo, że doczekamy tego ściemnienia się, bo nas świeci w ogóle. Przepraszam, że brzuszę oczy, ale tak mi razi słońce. Nie będę przedłużać, chciałam z wami się przywitać, przyjąć o subskrybowanie tego kanału, żeby być na bieżąco. Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka i wpadajcie na kanał do Lenki, a ja teraz lecę po Lenkę do Rossmana, bo jest właśnie z Emilką i idziemy na autobus. Lena! Przywitaj się z widzami. Co robisz? Skaczę po schodkach. Lena skacze po schodkach. Czekamy na autobus właśnie. Tylko se nóg nie połam. Dzięki. Spoko. Patrzcie na to. Normalnie zrobię kroków po schodach 1, 2, 3, 9. No. A inaczej zrobię raz. Nie. Uwaga jest! Poczekaj, to jest mój dwa, nie? No. Idzie pomoc. Dobrze. Trzy. Piąteczka. To nie utnij swoją rękę. Okej. Lena, patrzcie, jaka fajna mapa. Tak, w czasie rzeczywistym Lena została nawigatorem. O, ej, no. Tutaj musisz kliknąć na to. Na to. No. Co tam jest napisane? Funkcja live będzie dostępna dopiero, gdy temperatura telefonu się obniży. O, no to musimy iść na zwykłej mapie. Dawaj, dawaj. Szybko. Szybko? Nie rozkręciłam się, powalałam się w górę. Koleczka. I co, kręcisz się? Czy się poddajesz? No czaj na huśtawkę ogólnie. I co, to jest szybko? Nie wiem. Miasto jechaliśmy, żeby Lena się pochuściła na takiej huśtawce, jak na wakacjach. A skorzystamy z innych atrakcji? Skorzystamy z innych atrakcji, czy tylko idziesz się huśtać teraz? Skorzystamy z innych. Okej. Co? Właśnie pokonam swoją traumę. Traumę? Patrzcie, co to jest. Dobra. A dokąd chcesz wejść? Na tym dosłownym, tylko na takim, jak byłam z Leną, to mi noga spadła. Padła? Ale żyjesz. Dlatego mam potem traumę. Traumę? Same traumatyczne przeżycia z placem zabaw widzę. Niestety. Dasz radę. No, dawaj, dawaj. No to wyłaź stamtąd, jak się boi. Tak samo jak przyszłaś. Wiecie, że to jest takie łatwe, ale tu się mówią tak, tak. Lena się boi takich atrakcji. Nie. Nie. Dawaj, dawaj, idziemy patrzeć na atrakcję. No. No złapiecie, chodź. Dobra, my już wracamy, byliśmy prawie godzinkę. Spotkaliśmy mnóstwo widzów, więc pozdrawiamy was. Lena się kręciła chyba z 10 minut na takiej jednej więcej kręciołku. I
teraz mówi, że jej niedobrze. No i co? Teraz po prostu powolutku zmierzamy na przystanek, znaleźć autobus, który dowiezie nas gdzieś w okolice dworca. No i zobaczymy te fontanny. Tylko czekam, aż się ściemni, bo póki co jeszcze nie ma ciemno, ale już jest prawie 19, więc no, powinien być zaraz zachód. Odpocząć? Co ty jesteś zmęczona? Nóżka cię boli. Nie odpoczywamy, lecimy. Na dworcu są ławki, to sobie można poodpoczywać, poczekać, bo ta fontanna pewnie jest zapalana dopiero w nocy. Wiecie, jak jest ciemno. 18. Nie wiem, jakby jest ciemno. 20 pewnie. Nie wiem, będziemy siedzieć jak bezdomne przed dworcem, dopóki nie zapalą fontanny. No cóż, ja liczyłam, że znajdowa będzie i kaczuszki, ale niestety nie było. Jechaliśmy ze mną, się robi różowe niebo i fontanny świecą. Ilena chce wskoczyć do nich, będzie cała mokra. Oczywiście, że tak. Tak? A potem musimy zostać i potem do autobusu. Na nogach do domu już stąd. Co ty? Chyba nie. Chyba tak. Gdzie siadasz? Tam czy tam? Tam. Tam sobie siądę, no. Tylko musisz jakoś przejść. Przejdę. Uważaj. Idź pierwsza. Ale ja mam buty! Na co ty, bez butów chciałaś biegać? No. To gdzie bez butów? Buty nie mogą się włożyć, pierwsze diamenty. Wyschną. Na chillu. Że może na bosaka? Lena nie ma butów. Pewnie, no. Dawaj, Lena. Dawaj. Taka pewna była. O, Jezus! Lena się boi fontan, to jest hit. Nie boję się. To jest tylko woda, Lena. Ej, mogłoby tak prysnąć, jak ona tą nogę daje. A wiesz, co? Ochlapało mnie. Widać, że się go zasiało, jak chciałam. Mi się też, tak mi się coś siku już, jak dochodziliśmy do placu zabaw, to mi się chciało siku. Teraz mi się chce jeszcze bardzo. Dobra, poczekaj, ja tam się jeszcze zabaram, że ty Ej, przed chwilą dosłownie prysła na Lenę, ja cały czas muszę nagrywać. Ja to widzę, a to się podtrzyma. Myjcie stópek, szybkie, darmowe. Nie, teraz nie, teraz mają jakieś takie małe, one mają jakieś swoje kombinacje. Tak, teraz zrobię to dla widzów, poczekaj, stępnie jeszcze trochę. Nie. Dobra. Dobra, starczy. Do domu chodź. Do sklepu jeszcze musimy. Chodź. Jestem wdzięczna, że u nas na dworcu są toalety, gdzie można płacić kartą. Uratowało mnie to. A ty? Dzieciaku? Chodź do sklepu. Pierwsza próba Subwaya. To jest najbardziej skromna kanapka, jaką widziałam. Tam jest tylko szynka, ser, ogórek i pomidor. Ale próbuj. I sól. Nie żelam z warzywami. Dobra. A chleb dobry? Ocena smaku? Mocne 9. Jezu, powiem wam, że ja tu jak jestem w Subwayu, to ja biorę jakieś kurczaki, salami, wszystko tam powrzucam, ale na tak skromniutko. Smacznego. Dobra, my wróciliśmy do domu i widzę, że Lena tutaj sobie już zaległa na telefonie. A co ty masz do zrobienia, koleżanko? Co masz do zrobienia, powiedz widzom. Zadanie. Dlatego zawsze mówimy, żeby robić je od razu po szkole. A teraz dawaj książeczki. I teraz miłego czasu naszego jutro znowu idziemy. Ja zrobiłam w ogóle 20 tysięcy kroków i wiem, że to nie jest dużo, bo kiedyś robiłam tyle normalnie na co dzień, ale no ostatnimi czasy bardzo mało chodziłam. I jestem bardzo zadowolona, że zrobiłam tyle kroków. Jutro znowu idziemy sobie właśnie gdzieś właśnie pochodzić, coś pobawić się, bo coś zjeść.
Więc bardzo fajnie spędziłam ten dzisiejszy dzień. I co, jak taki luźny vlog wam się podobał, to koniecznie zwróćcie łapkę w górę, pamiętajcie o subie. I wpadajcie na kanał do Leny, a my widzimy się jutro, pa! I tak, 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 bo Lena ma Vinted. Jak się nazywasz na Vinted? Lena podpowiada ci sobie. Tak, więc możecie wkładać, bo Lena zarabia. Biznes woman mała. Widzimy się. Ej, a mogę pokazać? No dobra, pokażę jeszcze. Dobra, dawaj szybko. To pa!